Dzień dobry wszystkim. Chciałem złożyć życzenia z okazji nadchodzących świąt. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, pogodnych, mokrego dyngusa oraz udanego sezonu 2022. Pogoda się troszkę pierdzieliła, ochłodziło się. Było fajnie, w czwartek było prawie 20 stopni. Dzisiaj już tylko 10. Tutaj nawet mniej wskazuje. Nigdy tak nie za wesoło. Już ma być przymrozek. Dzisiaj jeszcze nie było, ale jutro ma być przymrozek. Tutaj pokażę największe jajko chyba na świecie. Gołębia pocztowego. Niestety nie zarężone chyba, ale... Udeczki się klują. Samiczka takie jajko zniosła. No i nie zarężowe. Samiczka już doszła do siebie, bo już minęło na tydzień. Dla porównania to jest zwykłe jajko. To jest zwykłe jajko, a to jest te jajko od gołębia. Także galancie większe. Księgi rekordów Guinnessa chyba. No to już udeczki się pokryły. Bez pasiasta ma dwa. Aczkolwiek jest z niebieskim samcem, ale mieszanym takim. To już się chyba powinny powykluwać, a też malutkie są. Też jest. No to jest taki. Wszystko się pokryło prawie. Też się wykluł. Tu trzy samiczki. Mają dwa samce. Porozdzielałem ich trochę, bo się biły. Tu się wykluł jeden. No ale te bezpasiaste, ale swoje straciły, ten ich podziobo. No. Jakie opiekuńcze, dwa na gnieździe. Dziubują sobie. Aha. No, samczyk przyleciał. Jest taki mieszany po samicy i samczyku niebieskim na tym. Dość tak fajnie ten latał. Chciałem tak pomieszać. Znaczy same się tak pierwsze stwarzyły, ale... Puszczał. Chciałem pokazać tą samiczkę, co zniosła to jajko. Weszła do środka. No, ta samiczka zniosła to jajko. O, taka większa samiczka jest. No już doszła do siebie troszkę tak gorzej, ale... Ale jeszcze tak nie za specjalnie się czuję. No szkoda, że nie zależony, bo gigancik by się wykluł.
no, spuszczam gąbki. Niech się trochę polatają. Nie. Acieć. Mam jednego urwisa tam, cały czas mi dziobie gołębie. Acieć. Teraz samiczki to już ładnie powinny się zrywać. Aciec! Za wiele nie zerwie. Trosku zawsze poleci. Aciec! 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 Już ładnie rosy śmigają. No ale jednego w środę chyba złapał samczyka, kolejnego z 20 roku, fajnego takiego, kurde, ładne gniazda budował, krup przyleciał, ten mam rozdrawiakę wyższego. Acieć! Pola chciały, już trzy samiczki skądś wróciły, powyskakiwały. A tu jastrząb, ale niech ten może latać, no, niech ich trenuje. Pewnie wszystkie chcą latać przez to, bo się boją. I jeszcze tutaj. No ten gołębnik jest osobny, bo ostatnio komentarz pisał jakiś tam hodowcę. Acieć! Te to były puszczane wcześniej. Że jak to puszczam gołębie pierwszy raz, jak wcześniej mi samca złapał, no ale te są puszczane osobno. Gołębniczek. Tych trzymam tak w miarę naturalnie, no nie naturalnie, ale były puszczone. No tutaj wszędzie się wykluły. Ja perłeczka. Chodź, już takie większego ma. Tu podłożyłem, mają pojedyncze. Wszystkie poplute, no tu brakuje samczyka. No, nic nie przychodzi. No, nakarmione. Ociec. Dziutki. Tu ma też jednego. Jedno niezapłodnione było jajko. No, co się chce, to nie ma. Sporo gołębi po jednym łódku, sporo. O, już jastrząb chyba. Sroka tam skrzeczy. Aciec! Chodź, nie bój się. Z podnośnika. Gdzie już garanci latają, ale biały obcy. Pojawił, ale mało gołąbów. U mnie to nic nie lata. Moich też nie za dużo. No, ale może wyskoczą. Jeszcze trochę coś tam wyskoczy. No. Ale już dosyć tam się wprowadzają. Jeszcze po świętach. Przez ten tydzień. I będą latać. No. Niedługo tamte przechodzą ten dolny gołębnik na wdowieństwo. Około środy gdzieś. Chyba, że na piątek się tam nastawię, ale może w tygodniu, no, będę chciał. I